Hej, siam wszystkim, w kolejnym odcinku Wiedźmina 2 Zabójcy Królów. I w tym odcinku wybieramy się na drugą stronę mgły, po krew Henselta. No i to chyba tyle. Taki ogólnie jest plan ten odcinek. Zobaczymy, czy uda nam się go wykonać w tym odcinku, czy może nawet dać nam go wykonać szybciej. I być może zrobimy coś jeszcze, ale wydaje mi się, że ten quest trochę potrwa, więc powinien zająć ten odcinek, a nawet może i więcej. W każdym razie, jeżeli po drodze uda się wykonać coś jeszcze, to oczywiście jak najbardziej wykonam. Natomiast tak jak mówiłem, ogólny plan odcinka to jest wycieczka do Henselta. Więc tak, musimy przejść na drugą stronę mgły i Filipa zapewniła, że pokieruje nas, tak? Więc zapewniam, że pokaże się ta wielka sowa i da mi również tą taką aurę ochronną w jakiś sposób, która będzie mnie tam trochę chronić od tych upiorów. Więc zobaczymy. Okej. Lecim na Szczecin. Jakiś save szybki? No i lecimy do Henselta. Zobaczymy, jak się miewa nasz oponent. Jeżeli mogę tak go nazwać, no w sumie jest oponentem, no. Okej, Filipa jest. Aura jest, jest. Miecz jest, jest. Quen jest, jest. Możemy iść. Dobra, na razie możemy iść spokojnie, bo tam Filipa tutaj tych wszystkie te upiory będzie sama rozbijać. Ale zapewne będą zaraz jakieś takie mini bossy, którymi będę musiał sobie poradzić sam, właśnie jak teraz. O, i Draugir, ale... Nie, Geralt został tego Draugira, najpierw upiory zabi. Ale powiedziałem ci coś, Geralt, o tym drogi, że znowu robisz to samo, ty zostaw go w spokoju. Okej, tylko ty nie został, tak? Upiór. Teoretycznie już go nie potrzebuję, bo mam te pancerze Draugira, które są mi potrzebne. Idź mnie w cholerę, ty. Gdzie ten upiór? Dobra, i Draugir zniknął, lecimy dalej. Mam ich sam pozabijać, czy o co ci chodzi, czemu stanęłaś w miejscu, ty, tą sobą? Tam jest wejść do tego Henselta? Tak... Nie wiem. O Jezusie, znowu. Powtórka z rozrywki? Nie, Geralt, zostaw tego Draugira, ile razy mam ci powtarzać? O, jakiś kryt nawet chyba wszedł. Zostaw go, Geralt, bo ci Inokuena zziabie. No, myślę, że się teraz zamknie w sobie, wiesz, ten Draugir. No, nawet się chyba zbugował. O, dobra, i koniec mgły, lecimy do Henselta. Nawet szybko poszło, jakieś tam 3 minuty przechodzenia przez mgłę. Nie mogę iść dalej. Jeśli Detmold wyczuje moją obecność... Jak mam wrócić do Vergen? Będę czekać w okolicy. Pośpiesz się. Ale co ja mam... Co ja mam zrobić temu Henseltowi? No kurczę... No dobra, idziemy. Łohoho, co tu mamy? Rozkazy od Shilliarda Flitz o coś tam, jakieś kurde deutschlandzkie nazwisko. Dobra, lecimy.
O, i będziecie mogli przy okazji dla tych, którzy może nie grali wcześniej w Wiedźmina 2, zobaczyć jak wygląda obóz Kedwen. Dla porównania. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest. Wiedziałem, cholera, wiedziałem, że to ty. Gdy we mgle zaczęło się kotłować, powiedziałem chłopakom, to Geralt z Rivii albo nie nazywam się Vernon Roche. To twój kumpel? Znalazłem go przed chwilą. Już nie żył. Ciekawe, to chyba wergeński strój. Prawie przedarł się przez mgłę. Czego tu szukasz? Saskia została otruta. Bez róży pamięci nie uda się stworzyć antidotum. Dlatego tu jestem. Otruli Saskię? Psy żerą się między sobą, gdy za płotem czeka niedźwiedź. Żadne róże tu nie kwitną, Geralt. Mów prawdę. Dałem taką różę, Triss. Wciąż szukasz swojej czarodziejki? Gdyby się tu pojawiła, wiedziałbym o tym. Nie chcę w żaden sposób kłamać Roża, czy być w jakiś sposób dla niego niemiły, bo Trosz to jest zajebista postać i mega jakby mi się podoba, więc chciałbym być względem niego jak najbardziej fair. Roż, to naprawdę ważne. Tylko ty możesz mi pomóc. Teraz chcesz, żebym ci pomógł. Z chęcią odwzajemnię przysługę. A nie, czekaj. Ty mi żadnej nie wyświadczyłeś. Dokonałeś wyboru. Uciekłeś z elfami, a Wes o mało nie zginęła u tego kurwiego syna Loredo. Wes, wszystko z nią w porządku? A co cię to obchodzi? Wszyscy mogliśmy zginąć, kiedy ty zabawiałeś się w wiewiórkę. Nie jestem jednym z twoich ludzi, Roż. Nie zdradziłem cię. Tego nie powiedziałem. Ale pomyślałeś. Z tobą albo przeciwko tobie, co? Śmierć Foltesta pewnie też już cię nie obchodzi. Zabójca porwał Triss, pamiętasz? Pomóż mi ją znaleźć. Obiecuję, że dotrzymam słowa danego w lochach Lavaletów. Nie wiem, dlaczego to robię. Dobra, jeśli Triss rzeczywiście jest gdzieś w obozie, to może przebywać tylko w jednym miejscu. Na tyłach, blisko brzegu, rozłożyli się Nilfgaardczycy. Nikt nie ma tam wstępu. Możesz się przekraść przez obóz, albo przejść jaskiniami. O bramach zapomnij. Wejście do jaskiń jest w namiocie Markietanek. Panienki sobie wymyśliły, że będą tamtędy chodzić na hrabiów i rycerzy, ale zalęgły się tam potwory. Jeśli masz dość zabijania potworów i chodzenia na dziwki, to na wschodzie znajdziesz ścieżkę prowadzącą nad rzekę. Dotrzesz w okolice kantyny, a potem będziesz musiał się przekraść przez cały obóz. Dzięki, Roż. Trzymam cię za słowo, Geralt. Okej. Od strony rzeki powiedział, tak? Czyli tędy, dobrze idę? Tak, no tutaj jest strona rzeki, albo ta. Nie, tutaj jest namiot z dziwkami, tak? Bo pamiętam. Czyli nie tędy. Tylko jak ja mam tam przejść? Chwila, no w miarę ten obóz pamiętam, tak? No grałem chyba raz czy dwa po stronie Rosza, czyli powinienem coś tam ogarniać chyba mniej więcej. Dobra, tu jest jakieś takie przejście. Zgnilec! Cześć przyjacielu, co tu robisz? Ło, ty, żeś się skąd tu orwał? Jaki kurcze ninja!
Albo jakaś nowa odmiana zgnilców, niewidzialne zgnilice, zgnilice ninja. Krew tryb pojada, no zawsze jakieś tam składniki do pozbierania. Tutaj też są takie ciała, jakby ktoś nie wiedział, to jest quest po stronie Rosha i to jest quest, który mówi, że trzeba po prostu te ciała spalić, żeby zgnilce tam się nie... No nie jadły ich, tak? Żeby tutaj się nie zgromadzały. Okej, wspaniale, wszedłem między jakieś potężne wąwozy, zgubiłem się już totalnie. O! Natchniony. A co? O co chodzi? Kim jesteś? O tym, kim jesteśmy, zadecydują nasi potomkowie, patrząc na to, co po sobie zostawimy. A ty kim byłeś wcześniej? Jakie to ma znaczenie? Grzechy młodości niechaj odejdą w otchłań niepamięci. Spójrz w płomień świecy, Fechmistrzu. Poczuj go, a usłyszysz, co ma ci do powiedzenia. No jakoś nie słyszę. Widocznie nie jesteś jeszcze gotów. Ale i na ciebie przyjdzie czas. Wtedy usłyszysz. Zrozumiesz. Zaufaj mi. Bywaj. Jesteś, gościu, trochę creepy, wiesz, więc ja sobie od ciebie pójdę może. O, i chyba tędy muszę jakoś iść, nie? Bo tutaj... No, nie mam pojęcia, ale idę tędy. Prymitywny naszyjnik, no fajnie. No tak. No nie ma innej drogi. A nie, jest tutaj jakoś. Ja pierdolsztajn, ja tu zaraz chyba piznę kogoś w ryj. Okej. A mogłem zabić Stenisa po prostu, znaczy w sumie nie zabić, tylko pozwolić, żeby go zabili i wziąć sobie jego krew, to nie? Feo chciał być uczciwy, dobry detektyw, nie pozwolić na samosąd, to teraz biegaj, kurwa, po wąwozach, trudne słowo, i szukaj Henselta, cholera jasna. Dobra. Jeszcze raz mapa. Szczerze mówiąc, ta mapa w Wiedźminie 2 jest dosyć słabo wykonana, bo dosyć mało na niej widać. Idę w złą stronę w ogóle. Jakoś tak? Tędy nie przejdę, nie? No nie. Powinienem przejść te... Teraz się wkurzę, wezmę tą drugą drogę, nie? Bo to jest przegięcie. Albo tędy? O! Chyba tędy. Przebyzgł geniuszu? Czyżby to było to? No chyba tak. Mam przynajmniej nadzieję, bo widzę na idiotę. Nie pierwszy raz sobie. Hyc! Dobra. Przedostań się do tunelu wiodącego do obozu Nilfgaardczyków. A. Tędy? Nope. No mam tylko jedną drogę, ale to jest prosto do tego obozu wejście, z tego co pamiętam. Geralt, wskoczę tą. O, ja pierdolsztajn. No i co teraz? O je, tylko nie skradanie się. No biedny się pogubił w piosence. Nie byle to ciało. Wśród siana i słomy tak się kołysało. La 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 la. Co wcale nie jest dziwne, że tutaj skrada się wielki wiedźmin. Sialala, totalnie mnie nie widać, jestem niewidzialny. Jak ja mam tam kurwa przejść tej?
No chyba was pojebało, przecież to jest 1000 żołnierzy. Jak? Kim cudem? Dobra. Że niby mnie tu nie ma. Geralt ma, nie wiem, jakiś wielki skill bycia niewidzialnym i tak. Ile save? No to jest chore, przecież ja tędy nie przejdę. O, klocy drewna. Przydadzą się do pułapek na harpie. To jest idealne na zbieranie drewna, wiem, ale co? Jezus, głupie ptaki, a siom je stąd, zdradzicie moją pozycję. Dobra, so far, so good, teraz pomyślmy. O! O, Jezus! Gdzie jest ten tunel? Jeszcze raz? Tam! O mój Boże. Mam radę tędy? Gdy wreszcie pójdziemy w bój, jestem... 30 orenów postawiłem! Zabij sukinsyna! Ja pierdzielę, jakie skupienie. Dobra, ten tu się wylał, ale już go nie ma. Ja pierdzielę, Geralt, jakiś sniki. Dobra, ten se tutaj coś gotuje. O! Nie, nie widzisz mnie! Lej go w mordę! Proszę, ja tu tylko gotuję. Dobra, gotuj. Gotuj. No popierdolony jesteś! Co za idiota! Dobra. No i chuj, cały plan też w pizdu. No co za debil! No nie wierzę! Stój! Alarm! No nie mogę! No bo... no nie! No ja tego kucharza wypatroszę zaraz, co za idiota niedorozwinięty, zamiast kurde siedzieć cicho. No nie, no nie, nie. Jak można, no tak mi zjebać całą misję, już tak dobrze było, za pierwszym podejściem zrobił, tak to Geralt kurde dostał 10 strzałów. Lej go w mordę! No to jak mam inaczej przejść koło niego, co? W mordę! Lej go w mordę! Dobra, może tędy. Nie no, tutaj też jest kurwa strażnik, ja pierdzielę. Uważaj, nie pchaj się na niego! O, klasa drewna. I kolejny. Dobra, już chyba starczy do pułapek. Ale co teraz? Jak mam przejść? Może tędy? Tu jeszcze jakiś strażnik se idzie. Fuck my life. Nie przejdę tędy. Lej go w mordę! Dobra. Ja nie wiem, on tam gotuje czy nie gotuje? 30 orenów postawiłem! Zabij sukinsyna! Panie, proszę, ja tu tylko gotuję. W mordę! Lej go w mordę! No was chyba pojebało! No co to ma być? Ja pierdzielę, no co? Jak ja mam tam przejść inaczej? No przecież to jest porąbane. Tam się prze... No nie przebije się przez nich, przecież jest 10 tysięcy razy więcej ode mnie. O mój Boże, jakie... Akurat, kiedy ja wchodziłem, to musiało sobie, kurde, całe jakiś pieprzony zwiat wchodzić do obozu, nie? No bo oczywiście, jakby mogło być inaczej. No, chyba, że jest jakieś inne jest tylko jedno wyjście przecież. Nie, no ja nie wierzę w to, nie? Postawiłem! Zabij sukinsyna! Nie zabijaj mnie! W mordę! Panie, lej go w mordę! Ja tu tylko gotuję!
Czy to był kudłaty w ogóle? Czy to jest głos kudłatego? No nie wierzę, no nie da się przejść tędy, po prostu się kurwa nie da, no bo oni mnie zauważają za każdym razem, no. No oni mnie tu będą widzieć, nie? I tak. Ja pierdzielę, a mogę po prostu jakoś tam prze... Dobra. Już wiem, że Geralt zostaje naszpikowany strzałami i groch. Chciałbym spróbować jeszcze raz. Aaaa! To jest tak bez sensu. Już nie mam pomysłu, nie? Teraz się wrócę, spróbuję drugiej drogi, bo to jest głupota. Nie wiem, naprawdę, tego kto wymyślił misje skrankowe w Wiedźminie, powinno się CD Projektu wziąć na spytki i powiedzieć, jakie kurde zioło wypalił przed tym pomysłem i powiedzieć mu, że to był kurwa najgorszy pomysł w jego życiu. No i co teraz? 30 orenów postawiłem! Zabij sukinsyna! Okej, czyli wejście tamtędy jest złym pomysłem, zajebiście złym, bo za każdym razem będzie się nam pojawiać jakiś cholerny zwiad. Ale nie ma innego wyjścia stąd, żeby przejść na tą stronę. No nie ma. Boże, może jakoś się skryje za beczkami czy coś? Chwilka, pójdę tędy. Nie zabijaj mnie, panie. Geralt, schowaj się! Idioto, miałeś się schować za tymi beczkami! Nie, 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 kurwa, nie. Nie! Nienawidzę tej misji! Oficjalnie nienawidzę tej misji, ja jebie! Jeszcze se kurde, musiałem wziąć miecze i się przyciążyć przy okazji, nie? No bo... czemu nie? Nie ma innej drogi tędy. W mordę! Lej go w mordę! W mordę! Lej go w mordę! Panie, proszę, ja tu tylko gotuję. Dobra. Ludzie, ratuj! Kurwa, pierdolny idioto! Oho! Nikt nie widział, nikt nie wie! Geralt, lecisz! 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 Proszę cię, Geralt, nie rób mi tego! Dobra, jebać cię w dupę. Nie mogę tak na szybko zajebać tego kucharza, czy coś. Może podejdę i zabiję go po prostu, zanim on zacznie wzywać pomocy, co? Nie zabijaj mnie, panie, proszę, ja tu tylko go... Nie, Geralt. Nie macie tu. Nikt cię nie widział. A jednak cię widział. Ja pierdolę! Kurwa! Nie! Nie wiem, skończymy się pomysł, naprawdę. Jak ja mam tam przejść, no? Teraz normalnie chyba zrobię sobie pauzę i sprawdzę na jakimś let's playu, jak ktoś tu przychodzi. Przecież to jest masakra, nie? To jest masakra, żeby tam przejść. I to tylko przez tego jednego zasranego kucharza, który musiał się tutaj z dupy pojawić, nie? I gotować coś o kurwa pierwszej w nocy, bo to jest normalne.
O ja pierdziel. Nie, nie, Geralt, Geralt, bo tu ktoś idzie siku. Nie widział mnie, co? Czy widział? Nie wiem. Czekaj, Geralt. Aha, ten już z kurzą stoi. Nie, no kurwa. Jeden kurwa gotuje obiad o pierwszej w nocy. Drugi kurde chodzi sikać co 5 sekund normalnie na namiot. I weź tu się skradaj, kuźwa, no. To jest oficjalnie w tym momencie chyba najbardziej wkurwiająca misja w całym Wiedźminie 2. W mordę! Lejko w mordę! Nie mam już naprawdę pomysłu. No i teraz nie wiem, on tu się automatycznie uruchamia na mnie, jak ja tylko podchodzę za blisko, nie? Czy jest jakieś... No nie ma, to jest jedyne przejście, żeby przejść przez tą bramę. Tutaj, żeby przejść, tu jest jeszcze obóz Rosha, tak? Ale nie da się przejść w ten sposób. No nie da się, no. Bo nie dojdzie się do tego miejsca z tamtej strony. Tutaj żadnych drzwi też kurde nie ma, byłoby 10 tysięcy razy prościej. Nie, nie, nie zabijaj mnie, panie, proszę. I ja tu tylko gotuję. O Boże! Naprawdę! Za dużo pracujesz. Tak, masz rację. Położę się. I chodziło o to, żeby na tym jebanym idiocie użyć akcji. No naprawdę. Nie mógł mi tego ktoś powiedzieć wcześniej. Kurde. O mój Boże, dobra. Tu idzie ten cholerny zwiad. Niech on sobie przejdzie. Skąd ja miałem wiedzieć, że mam na nim akcji użyć? Dobra, chyba wszyscy. Tu jest jakiś strażnik, to może jego ciulniemy. Bo będzie przeszkadzał, delikatniej mówiąc. Okej, chyba się... Jezus Maria, i no mogli mi dać jakąś informację, że kurde, użyj akcji na nie wiem, na kucharzu, czy coś. Nie. Nie. Sprawdzimy, czy coś tutaj jest ciekawego. Najpierw. O Boże, ale się nairytowałem, nie? Co za masakra. Nie cierpię misji skradankowych w tej grze, no naprawdę nie cierpię, z całego serca. Ale dobra, lecimy dalej, to mamy już za sobą na szczęście. Tu jakieś zgnilce są, możemy powybijać w sumie. Okej, i sprawdźmy, co jest tutaj. Trochę orenów, no nie powiem, żeby to było mega super warte przyjścia tutaj, ale jakiś kadwański żołnierz tu leży i... On tam już coś ma nawet. Jakąś zbroję. No trochę śmieszna. Elfie rękawice? No kurczę. No całkiem ładne, nie? Nie powiem, że nie. Ruda żelaza, oczywiście Geralt jest przeciążony, bo jak mogło być inaczej. 319-315, to jest mega zajebiście ciężkie. Kloc z drewna, który jest mi potrzebny na pułapki na harpie, dobra.
Szpony harpi, które są drogie. Ja pierdzielę. Skóra trupojada też jest wartościowa. Ruda żelaza... Dopiero ją podniosłem. No wszystko tutaj mi się może przydać, nie? No to jest... złe ogólnie. Żuchwa Endriagi, dobra, ty spadaj na drzewo. Embryon Endriagi, dobra. Też cię wywalę. Zostawiamy może dwa. Okej. 30 minut, z czego 15 to było skradanie się przez cholerny obóz. Wybaczcie ludzie, ja wiem tutaj, że to długo trwało, mogło być męczące do oglądania, ale... nawet już nie wiem co mam powiedzieć, po prostu fuck this shit. Idę stąd już, cześć, na razie. Idziemy tędy, o fuck. O kurczę, ile was tu jest? O, fuck. Dobra, po kolei, spokojnie. No i jakoś dało radę, nie? No ty! Jeszcze jeden? Dobra, są tu już chyba wszystkie. Teraz pytanie, gdzie mam iść w tym momencie? Co tutaj jest? Światło! Fak, chciałem tędy iść. Nie wiem. W każdym razie tutaj chyba nic nie ma, w takim razie idziemy tędy. Dobra, nie mam 33 minuty, ale chciałbym jeszcze przejść trochę dalej. Żeby chociaż może dojść do tego Henselta, gdziekolwiek on teraz... Edgar Nordling, gdzie ty się niby wybierasz? Do ambasadora. Z całym tym żelastwem na plecach? Widziałeś w okolicy rudowłosą czarodziejkę? Chyba nie zrozumiałeś mojej delikatnej sugestii, Nordlingu. Oddaj broń. Nie szukam kłopotów. Szilard Fitz Esterlen czeka. Metnary rawne wart, Hetmer. Geralt, miałem nadzieję, że się więcej nie spotkamy. Przyłapaliśmy go, kiedy skradał się przez obóz. Ekscelencjo, odebraliśmy mu broń. Ester Garemnit. Pamiętam, jak mówiłeś Foltestowi, że chcesz wrócić do polowania na potwory. Foltest nie żyje. Niektórzy wciąż wierzą, że to moja wina. Muszę dopaść prawdziwego zabójcę. Rozumiem. Możesz być bezduszną maszyną do zabijania, ale sława mordercy przeszkadza w interesach. Nie o to chodzi. Teraz to sprawa osobista. A, oczywiście, to zmienia postać rzeczy. Wydaje mi się jednak, że chodzi o coś więcej. Doniesiono mi, że sprzymierzyłeś się ze Skojatel. I to z samym Jorvetem. To prawda? Mniej więcej. Słyszałeś o rzezi Ensid w wąwozie Hydry?
królowie północy wymogli na cesarstwie egzekucję zbrodniarzy wojennych z brygady Richet. Jorvet był na liście skazańców. Września 1269, wąwóz Hydry. Po pokoju cintryjskim podrżnięto tu gardła 53 oficerom z brygady w Lichet. Ciała elfów rzucono w przepaść. Nie wiem, czego szukali tu jeźdźcy Gonu. 23 listopada 1269, Cintra. Wieś Zimna Woda i kolejna ofiara Gonu. 11-letni chłopiec. Rodzice nawet nie pytali, czy ma szansę. Mam dość. 24 lutego 1270. Przełęcz w górach Armusz. Mantikora cesarska. Jeden z najniebezpieczniejszych potworów. Kiedyś odczuwałbym ekscytację. Teraz jest tylko przeszkodą na drodze. Jej mięso i gorąca krew pozwoli mi przeżyć w tym lodowym piekle. 30 maja 1270. Jaruga. Gon kieruje się niezmiennie na południe. Odkąd za nim podążam, porwali 23 osoby. Wszystkie między 10 a 20 rokiem życia. Wszystkie poza Yennefer. Zabawne. Skojatel uważają, że cesarz ich zdradził. Tymczasem masakry w wąwozie Hydry dokonano na żądanie władców północy. Dobrze się czujesz? Znakomicie. Przykro mi, ale nie mogę poświęcić ci więcej czasu. Przede mną długa droga do Lochmuin. Rada i kapituła czekają, a Triss Merigold jak zwykle pojawia się w ostatniej chwili. O czym ty mówisz? Figurka. Musi mieć ją przy sobie. Co to ma znaczyć? Chciałem ci kogoś przedstawić. Oto Van Hemar, mój osobisty czarodziej. Wyczuł, że Triss zbliża się do naszego obozu. Miała jednak przybyć w innym towarzystwie. Możesz mi wyjaśnić, w jaki sposób wszedłeś w posiadanie tej figurki? Triss, co jej zrobiliście? Nic jej nie będzie, Geralt. Nie słyszy, nie widzi, nie czuje, ale żyje. Triss pomoże nam odszukać i osądzić zdrajczynię cesarstwa. Nie wiem, czy zabiłeś Tarwika, czy znalazłeś go martwego. To już nieistotne. Wolałbym nie skazywać na śmierć kogoś, kogo ułaskawił sam cesarz, ale niestety nie mam wyboru. Van Hemar, gdy już z nim skończycie, złóż Cynthii moje gratulacje. Wyprowadzić w pole Filip Eilhart to nie lada sztuka. Żegnaj, Wiedźminie. To dobre miejsce. Gotów jesteś, Geralcie z Rivii? Chędosz się, Nilfgaardczyku. Twoje słowa nie znaczą już nic. No i powiedz mi, że Rosz to nie zajebista postać, kurwa, ja pierdzielę. A teraz jego dojebać. O gościu, ale będziesz, Jezus Maria, ty.
Ale masz przejebane teraz. Jak ci tyrana jebie ty. Kajże je... Chodź tu, Pałsztajnie, będzie mi tu czarował, kurczę, tą swoją motyką. Jak ci zaraciulne. O, jeszcze Nilfgaardczyków będę klikać. Ja, za Nilfgaard. Nasłyszałem się tego waszego za Nilfgaard już w Wiedźminie 3, starczy mi, dziękuję. Kto mi za śmierć zmienił swoją drogą? Dobra, widzę, że tam Roż się bawi całkiem nieźle z... Oh fuck! Z tym magiem. Wow, co ja klikłem? A, oczywiście on sobie jakiegoś pseudo Quena rzuca. Ale to no problem, zaraz go dojedziemy. Plecy gnoja! Siada lala surdu tutu, żaden cesarz ty. No ginże ty dzisiaj! Dobra, ten frajer już został sam. Ale możesz sobie tylko Quena już wyłączyć, bo to tak jakby się irytujący zaczyna robić. Halo? Mam go wyłączyć dzisiaj, czy może... No o! Pierdol! No nie! No kto? Co? Tak się będziemy bawić Quenami, tak? O! Frajer! Jak za starych dobrych czasów. Od lat nie zabiłem Nilfgaardczyka. Swoją drogą wiedziałem, że wpakujesz się w kłopoty. Wyciąganie mnie z nich weszło ci w krew. Shilard Matris. Zabierają ją do Lochmuin. Teraz rozumiem, skąd ta awantura. Ambasador Nilfgaardu porywa byłą doradczynię Foltesta. To strasznie śmierdzi, Geralt. Wygląda na to, że czarni także chcą być obecni przy odnowieniu kapituły. Co się stanie w Lochmuin? Więcej niż myślałem, to pewne. Shili udało się namierzyć kryjówkę zabójców. Ukrywali się niedaleko stąd, w wąwozach. Detmold wysłał tam swoich ludzi, ale morderca Foltesta uciekł. Osłaniało go dwóch innych wiedźminów. Jednego udało się wziąć żywcem. Przed śmiercią wyznał, że nasz mięśniak pojechał do Lochmuin. Magowie chcą wskrzesić Radę i Kapitułę, które kiedyś reprezentowały wszystkich czarodziejów i czarodziejki północy. Jako, że Lochmuin leży w Kedwen, Henselt na pewno się pojawi. Będzie też Radowid, władca Redanii. Ale delegacja Nilfgaardu? Triss, Radowid, banda magów, królobójca i Nilfgaard. Za dużo grzybów w tym barszczu. Jest jeszcze coś, Roż. Muszę zobaczyć się z Henseltem. Po co? Potrzebuję odrobiny krwi Henselta. Ktoś dolał trucizny do wina Saski, a jego krew jest jednym ze składników antidotu. I co z tego? Saskia to buntowniczka. Dziewka znikąd, która wyciera sobie gębę rycerskim honorem. Powiedział Vernon Roż, książę błękitnej krwi, dziedzic Temerii. Dobra, dobra, starczy. Chętnie dożyć to. Obym nie musiał tego żałować. Henselt powinien być w swoim namiocie. Odwrócę uwagę strażników. Potem będziesz zdany na siebie. Mam u ciebie dług. Co już nawet nie jest zabawne, Geralt. To jak? Gotowy? Daj mi chwilę. Przeszukam obóz Shilarda. Pośpiesz się. Dobra. Chciałem tutaj ogólnie wykorzystać okazję, że jest w końcu chwila odsapnięcia, aby skończyć odcinek, bo 44 minuty odcinka. Wow, przy okazji mogę sobie tutaj przeszukać coś ciekawego, jest jakieś oreny. Geralt jest oczywiście kurde przeciążony, bo jakby inaczej. Więc, póki co. O, zbroja z Mahakamu? Co to za zbroja?
O, będziemy rozprzedać. Okej, póki co dzięki wielkie za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku, w którym od razu przejdziemy do Henselta i weźmiemy sobie odrobinę jego krwi. Dzięki wielkie za uwagę, wybaczcie za faila w tym odcinku, trzymajcie się i na razie.